Nie od dziś wiemy o niezaprzeczalnych walorach klimatycznych, przyrodniczych i uzdrowiskowych Krasnobrodu, a samodzielne publiczne sanatorium rehabilitacyjne imienia Janusza Korczaka w sposób znaczący podnosi atrakcyjność tego miejsca, ale wymaga remontu. I o tym dziś m.in. dyskutowano na konferencji prasowej. Sanatorium rehabilitacyjne imienia Janusza Korczaka istnieje już od 1957 roku i zlokalizowane jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Krasnobrodzie. Niezbędna jest rewitalizacja wielu zabytkowych obiektów, których stan określany jest jako zły. Teraz trzeba szukać kompromisu takiego, który pozwoli zachować te wartości zabytkowe, a jednocześnie prowadzić działalność sanatoryjną, bo ważne jest, no temu to przecież od wielu lat służy, to też tradycją się tutaj stało. Chcemy wypracować konsensus, który pozwoli na szybkie opracowanie dokumentacji rewitalizacji całego obiektu zabytkowego, ale również i parku zdrojowego, żebyśmy mogli jak najszybciej tą dokumentację mieć wykonaną, żeby można było aplikować o środki zewnętrzne, które są tu niezmiernie potrzebne. Jesteśmy jednym z najmniejszych ośrodków w Polsce. Chcemy, żeby nasze sanatorium rozkwitało, żeby było znane w całej Polsce. W 2022 roku powstała koncepcja rozwoju sanatorium w Krasnobrodzie, a jej pierwsze efekty już są. Zbudowany budynek, który liczy 62 miejsca i nowy zakład przyrodoleczniczy. Czekamy na wyposażenie. Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego obejmuje zwiększenie bazy noclegowej i zabiegowej oraz wyposażenie pomieszczeń, w tym zakup urządzeń rehabilitacyjnych. Uzdrowisko Krasnobród za kilka lat po przejściu tej rewitalizacji i po przejściu rozbudowy to będzie jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce, nie tylko w Polsce Wschodniej, ale również w Polsce. Projekty rewitalizacji, budowy parku zdrojowego będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć również w środku. Kwota rewitalizacji całego miejsca razem z parkiem zdrojowym szacowana jest na około 100 milionów złotych.